Hej, 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 witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Marvel Super Heroes 2. No i kontynuujemy naszą przygodę. Tutaj ogólnie chyba jeśli chodzi o tą lokację zwaną Attilan, wydaje mi się, że już ją właśnie wykonaliśmy, tak sądzę przynajmniej, więc zobaczmy ogólnie można początek, gdzie to nas kieruje. Tu coś jest, ale to jest jakiś taki cel poboczny. Podejrzewam, że budzi się nowy nabytek naszej. A może nie wykonaliśmy, w sumie nawet nie wiem. Wydawało mi się, jak wcześniej patrzyłem na mapę, że muszę po prostu zlecieć gdzieś niżej. A jak jest, to nie wiem. Lepiej uważajcie, to dość spora przepaść. O, właśnie o tym mówiłem. Więc popatrzcie, fajnie to wygląda. Więc zeskakujemy sobie po prostu na dół. Ot tak, polecimy, będzie po prostu, mi się wydaje, że tak troszeczkę jednak chyba szybciej. I gdzie mamy lecieć? Gdzieś tutaj właśnie hala, to chyba jest, tak jest napisane. Więc tak to wygląda, a więc mam nadzieję, że będzie to misja. Tak, hala, byłoby w sumie fajnie, a jak będzie, zobaczymy. Miałem kupić ten dodatek monet, ale szczerze mówiąc zapomniałem o nim i nie patrzyłem gdzie. Znaczy no, teraz się przypomniało. Pełna czujność. Na honor Kree nie możemy już tędy przepuścić żadnych intruzów. Też byliśmy na odprawie Atlasie. Musisz to wciąż powtarzać? Tylko cisza, wypatrywać! Dobra, tak jak gdzieś się trochę mówili tutaj i poprzerywały i tak dalej. Ku chwale Imperium Kree! A oni nie są po naszej stronie. Okej, okay, faktycznie. Chciałem powiedzieć tutaj wcześniej, że z tymi monetkami, że po prostu... Zanim wejdziemy, trzeba będzie rozgromić tych pachołków. Ja znowu pachołków. Wiedz, że właśnie mnie awansowano na starszego podwładnego. Więc właśnie jakoś... więcej sił do głównej bramy, zniszczyć intruzów. Więc właśnie jakoś nie patrzy... więcej pachołków do rozgromienia. Hej, to naprawdę nie jest właściwe słowo. Jesteśmy raczej wielką rodziną zdobywców świata. Okej. Co? Jak tam? Ponownie ktoś zagraża głównej bramie. Pędzić tam i za wszelką cenę powstrzymać intruzów. Dobra, mam bosika, zaraz powiem to, co chciałem. Nie spodziewałam, ale nie aż takiego. Cóż mogło spowodować takie poruszenie? Wiadomo, że dobra inwazja nie jest zła, ale jednak jako ten najeżdżany nie bawię się tak dobrze. No właśnie, okej, ten śnieczy pokonany i cóż. Niedopuszczalne! Słać więcej żołnierzy do bramy! Zniszczyć! Jak to nie mamy już więcej? A więc zamknąć wejście natychmiast! Sam się tym zajmę! Wezwać tu mechanika. Okej, tak to wygląda. Ogólnie mam misję, fajnie. Owszem, mężu, wielce fortunny obrót spraw. Spieszmy do środka. I tak, jeśli chodzi o monetki razy dwa, ten dodatek, po prostu nie patrzyłem, gdzie go można kupić, ale chyba wiem gdzie, ale już zrobię to później, to nie ma tutaj żadnego problemu, więc kontynuujemy ten fabularny, ja się przez ten czas napiję herbatki, więc zaczynajmy po prostu. Słuchacie tam? Dobrze, wracając do wątku Black Bolta i Inhumans, pewnie pamiętacie ich misję odbicia ukochanego Attilanu i przywrócenia Black Bolta na tron. Gościa z najdonośniejszym głosem świata, zaraz poniżej podpisanym. No więc po triumfie nad szalonym Maximusem, attilańscy rządcy skupili wnet swoją uwagę na Kree. Biorąc na cel tkwiącą w Chronopolis halę, silny i niezłomny Black Bolt szykuje się do ugotowania gulaszu z Kree. Czy ja to już czytałem? Czy strażnicy galaktyki nie próbowali już walczyć z kryminalistami? Strażnicy, bardziej ulicznicy. Tak czy siak, oby tylko nie pogorszyli sprawy. Zgadzam się. Zdaje się, że systemy obronne zostały przełamane. Dziwne, że Ronan nas nie zaatakował. Wyłączamy turbinę, zwalczamy ochronę i wreszcie pokazujemy Ronanowi, czym jest zemsta. Ależ ty mnie rozpieszczasz. Ronan najwyraźniej kogoś już u siebie podejmuje. Pokój dowodzenia Ronana jest za tą turbiną. Musimy się jakoś przedostać. Okej, jak widzicie, całkiem fajnie to wygląda tutaj wszystko, więc za chwilę będziemy próbowali właśnie coś działać, a póki co zobaczmy. Okej, już mogę się poruszać, więc elegancko. No i tak, tutaj nie zrobię tego niestety, tutaj akurat mogę, więc w sumie fajnie, trzeba troszeczkę do góry. I mamy jedną rzecz zasiloną, albo to jest taka niszczarka, aha, czaje, więc nawet lepiej. 2 na 3, no i zaraz będzie 3 na 3,
Ciekawe, czy to nam coś da, czy tylko tak jest, aby było, ale wydaje mi się, że nie do końca. O właśnie, aha, mnie zestaw. No dobra, biorę w takim razie. Jak jest, to czemu by nie? Ogólnie mogę tutaj latać, więc też to można oczywiście wykorzystać, więc jak najbardziej. Tutaj ta pozycja jest chyba silna, prawda? Czy nie za bardzo? Tak, dokładnie tak, więc elegancko, jedną ręką. O tak, proszę bardzo. No i mamy, czyli wydaje mi się, że tam bym mógł zwyczajnie wlecieć, a Meduza latać nie potrafi właśnie. Więc sobie po prostu nią wejdziemy tutaj na górę, Jakby nie potrzebny nam właśnie ten drugi, no to na spokojnie sobie zmienimy później. Okej, więc tak, co my tutaj mamy? Tutaj... Niemożność użycia tego wręcz nie przystoi. O, elegancko. No i popatrzcie, bo nam tutaj potrzebna, więc jak najbardziej wszystko bardzo fajnie robimy. Zostawcie to swoje króla. To, co robić właśnie trzeba. Ogólnie tutaj póki co tak niewiele rzeczy widać, to robimy tylko główne cele, tak jakby, ale w sumie spoko. Stamtąd można kontrolować turbiny. Tam coś na dole widziałem, tak jakby się świeciło. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. O, tu właśnie jest jakaś taka karta, ale nie wiem do końca jeszcze, o co z nią chodzi. Wydaje mi się, że jej wziąć nie możemy chwilowo, więc tak. Wpadłem. Aha, tutaj coś jest, co mi... A, ogień. No to fakt. No to fakt. Tutaj coś jest? Może być, ale chwilowo chyba tak nie do... O, patrzcie. Coś się dzieje. A to jeszcze weźmiemy sobie naszego Black Bolta w takim razie i zobaczymy, może akurat coś przydatnego. Bo wiem, że trzeba oczywiście tam z tamtej drugiej strony pewnie coś działać, ale może akurat, chyba że tu jest jakiś shift, ale właśnie ten shift chyba udało nam się złamać pięknie. No i zobaczmy, co takiego kryje się tutaj w środku, a liczę na coś ciekawego, albo przynajmniej cały główny, zobaczymy. Aha, kolejny zestaw, czyli tak to wygląda. Wziąłem właśnie te monetki, no i okej, lecimy tam, gdzie lecieć musimy, czyli znaczy się, więc tak, co tutaj jest? Tu widzę, że możemy tego złapać, czy jedna pozycja starczy? Chyba tak, a może nie? Tak, starczyła elegancko. I czyżby to już się otworzyło? Nie, dopiero jedna, coś mi tutaj jak gardło drapie, wybaczcie mi, ale jednak już ta pora taka. Przy tym tempie powinniśmy już zdołać przejść. Że pewnie niedługo. Nie musisz mi przypominać o zagrożeniu. Jestem go doskonale świadoma. Nawet wszyscy będą chorzy po kolei. Tak to bywa, jeśli ma w końcu. Zresztą i tak taka nie najgorsza, nie powiem, że nie. Jest całkiem spoko, więc okej. Idziemy do przodu, oczywiście tu spadłem, ale nic, znaczy przegrałem, ale nic nie szkodzi. Proszę Państwa, tutaj od tak, po prostu od tak. Ale mają zewnętrzne zasilanie. Musimy je jakoś odciąć. No i dobra. To musi służyć do publicznych obwieszczeń. Potrafi skupiać głos. Jeżeli wycelujemy tym w elektrownię, może uda się zdezaktywować strumień plazmy. Może by się udało. Dobrze, że tak kochają swoje głosy. Ona mówi cicho, tak jakoś, czy to mi się tylko tak wydaje? Bo szczerze mówiąc, nie wiem właśnie, ale mam chyba na... Nie, ustami w ogóle... O, no nie, to kliknąłem. Ustawienie w ogóle nie... Nie, no dobrze, jest tak jak zawsze było. Więc okej, więc w takim razie spoko. Byli przeciwnicy już chyba nie ma, tak patrząc, tu musimy te pole chyba odciąć siłowe, czy coś w tym deseń, a więc damy radę, mam nadzieję. Tutaj Gruta nie posiadamy niestety, więc odpuszczamy. I poza tym chyba trzeba iść właśnie tam na prawo, gdzie... Ej, pomóż mi tu! Możesz? Nie mogę, bo pewno nie mogę niestety. A to jest Tandy, tak? No trochę szkoda mi ciebie, no ale cóż, no nie mogę niestety, poczekaj jeszcze trochę czasu, okej, a więc póki co ładujemy tutaj naszą moc, zobaczymy jak to wszystko wybuchnie albo cokolwiek się stanie. Z tym wybuchem miałem rację, więc fajnie, fajnie, fajnie. Przyleciałem nam jakieś nowe rzeczy, pewnie mogę je poniszczyć, ale zanim, albo może i nie mogę, ale zanim, no to pokonajmy przeciwników, bo jednak się pojawili. Spoko, spoko, spoko. Tutaj dalej oczywiście. Jak to ja ląduję w takich sytuacjach? Nie, nie stanowi. Tutaj oczywiście dami, tutaj nie ma problemu, ja ich chętnie pokonam. Tam jeden się zablokował, niech sobie tam siedzi. Chce to, niech siedzi, problemu nie ma oczywiście. Okej, udało się, no i co my tutaj mamy? Coś, co jest nam potrzebne. Okej, może jednak go pokonam, jak się tak nie męczy chłop. A nie, tam się nie da. Nie wiem, da się tutaj skoczyć. Dobra, on ma tarczę, więc mniejsza z nim. Okej. O, patrzcie, coś próbuje zdziałać, ale nie teraz, już nie dobrze, za późno. Jeszcze raz. Pamiętaj, nie za późno. Chcemy wyłączyć elektrownię, nie cały kontynent.
O, a, spadł. Dobra, wiecie co? Na spokojnie i teraz po prostu go pokonajmy. Okej, okay, elegancko, udało się. No i trzeba po prostu zmienić tą stronę naszego działka, powiedzmy. I po prostu za chwilę chyba po prostu zniszczymy główne wejście, albo coś ten deseń. On mnie bije, ale tego życia mi chyba... A, jednak ubywa, dobra, to ja go pokonam w takim razie. Okej, okay, udało się. Teraz super bohater. Lecimy z kolejną, tak jakby fazą, turą. Powstałem, że będą trzy, jak już jest druga, ale zobaczymy. Mówiłam wyłączyć, nie wykończyć. Albo i tyle. Ogólnie zobaczę, gdzie jest ta nasza meduza, bo gdzieś zniknęła mi właśnie. A tutaj już, może temu ona tak cicho mówiła, bo była po prostu daleko. Może i tak, dobra, mniejsza. Podejdę sobie ją tam, o tak podejdę. Tu ogólnie fajnie, fajnie to jest zrobione, naprawdę. Takie, taka droga przez taki jakby tunel, coś imitującego tunel, okej, okay. Mniejsza. Przeciwnicy są oczywiście, w sumie jednak Black Boltem będzie łatwiej ich pokonać, bo on jednak strzelać potrafi i tak dalej, ale mniejsza o to. Jak się powiedzimy, chociaż może jej meduzą, cokolwiek, to nieważne, to jest aż tak ważne, aby jakoś to było. Dobra, tutaj użyłem chyba taki atak fajniejszy, ale coś niestety nie zadziałał i ogólnie wydaje mi się, że źle to zrobiłem, ale już mniejsza o to, muszę po prostu chyba poczekać znowu, aż im się skończy ta ochronka. No powiem wam, że wiele to ja teraz nie reprezentuję. Cały czas dostaję, o to tak, ale już nieważne. Teraz może po prostu coś spróbujmy. Okej, okay, jeden pokonany, drugiego niestety już nie zdobył, więc odpuszczamy. W sumie pewnie nawet nie muszę go bić, ale już jak jest, to mogę. Oczywiście w sumie pokonam, a żeby było. Nie wiem, ja tak dziwnie celuję, czy o co chodzi. O, teraz zdążymy. Zdążyliśmy, świetnie. Na jednego strzała padają, więc fajnie, fajnie, fajnie. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o tych przeciwników, więc idziemy możliwe, że do bossa. Tej misji. Ronan Oskarżyciel pokonany? Kto więc dowodzi wszystkimi wojskami Kree? Rozgrywa się wydarzenie chronogalaktyczne. Nie zakłócać percepcji najwyższej inteligencji Imperium Kree. Stajemy tu jako wolni i prawowici władcy Attilanu. Cisza, straże, usunąć te niedogodności. Okej, najwyższa inteligencja, tak się nazywa. Sprawdźmy, jak chętnie zmierzycie się z dawnym sojusznikiem. No i są też nasi... To ty? Co oni ci zrobili? Nasi strażnicy, no ale cóż, są to znowu, no i ja tu będę walczył, to trzeba. Całkiem ładnie mu to życie poszło, bo aż tu 1/3 tak jakby już jest chyba właśnie pokonana, więc w sumie łatwo dosyć. Czyli pewnie będzie walka po kolei z każdym i później coś na końcu jeszcze się stanie tak na szybko. Ale tak na szybkości, tak sądzę przynajmniej. Okej, okay, chciałem powtrzeć, już nieważne. O, tym się jednak szybciej bije, więc pierwszy chyba pokonany, nasz sojusznik w sumie. Ale wiecie jak jest, szybko wykres wychyla. Okej, o to chodziło. No i lecimy dalej. A więc budujemy, ciekawe co to, jakąś osłonkę, tarczę albo po prostu radio. Pokaż im swój talent. Odtwarz muzykę. A, gramy, patrzyłem przez okno, zobaczcie. Co rozkażesz, panie? Zgadza się. Proszę nie rycz, mam w sobie dzikość żółtej pantery. Na parkiet! Zobaczmy, co umiecie. Pokaż talent, ha? Chyba chce stoczyć z nami taneczny pojedynek. Okej, tak ogarnąłem, że nie wolno kiwać, tylko teraz przytrzymać. Nie wolno trzymać, tylko teraz kliknąć trzeba. A więc dobra, lecimy z tematem i tak dalej. Takie... Mam nadzieję, że mi praw autorskich nie zablokują przez to. No ale jak będzie, tak będzie, no cóż, zobaczymy. Okej, okay, udało nam się. Nie obedzą. Aha, obedzą, okej, okay, elegancko. Ładnie bujasz. Czujesz, o co chodzi. Co? No. Cóż to takiego? Nie rozważyłem jego uwielbienia do tańca. Wow, co się właśnie, kurczę, stało? Opowiemy potem. Jesteś potrzebny, Time Lordzie. Star Lordzie. Dosyć.
Obliczyłem 90% szans na powodzenie tego planu. Powiem wam, że z tymi procentami dużo nie bywa, więc na luzie wygramy. O rany, jeden wystarczy. Gotowi, by ich zniszczyć, moi nietypowi podwładni? Kiedy dostaniemy kasę? Jam jest Grunt. Uznam, że to znaczyło tak. No chyba tak. A więc Rocket już ma połowę życia, Grunt 1/3 skuszoną. W sumie, o patrzcie, to w sumie życie skubaniec, albo się połączyli. No to w sumie nam to lepiej, bo szybciej idzie. Więc ogólnie dosyć łatwe to jest, tylko klikać trzeba, ale to nie będzie za chwilę taka znowu sekwencja podobna jak wtedy. Zaraz się przekonamy. A teraz muszę unikać. Okej, mogę unikać na spokojnie i co, trzeci raz strzela. Czy to tyle? O kurczę, dalej się stenerował chyba tak troszeczkę. Nie wiem, tak na pewno ma być. Może mu podejdę czy coś. Albo... W sumie chyba wcześniej jakoś meduza odbiła te strzały, co nie? A nie, po prostu wygraliśmy. Okej, elegant, chyba. Elegant. Jam jest Grunt! Nie... Jak? To wykracza poza projekcję. Jam jest Grunt! No jasne, że nam wyprał mózgi! Chodź, oduczymy fonfla grzebania w cudzych głowach! Okej, widzicie, teraz troszeczkę walka się zmieniła na taką bardziej epicką. No cóż, nie powiem, że nie, ale jeszcze została Gamora i Drax, chyba tak. Dokładnie, a więc okej. Okay. No i co, uniki pewnie w tym momencie. A nie, patrzcie, jakie życie tam ma. Więc spróbujmy coś atakować, może wyceluję. O, ten może w tą rękę bić, co myślicie o teraz? O, dobra, elegancko, czyli wiemy co, robić, a więc jest fajnie. On ma te dwie ręce. A więc dobra. Tak, no tak na 2-3 strzały są one, znaczy na 2-3 takie tury bardziej. Może tak, aha, tu jeszcze cały czas mam przeciwników, tak? No jakby tak, ale już chyba padli. Albo się cały czas pojawiają nowi. Tak, cały czas pojawiają nowi. Więc spoko. I jako dalej to damy sobie na spokojnie radę. No w sumie jedna wielka sekwencja, ruch po ruchu i tak dalej, zaraz będzie koniec, no w pewnym sensie tak, okej. Okay. Wbierz w końcu te. A jeszcze przeciwnicy są, no faktycznie. Jeszcze tutaj mamy. O, pięknie, kolejna fala leci. Coś życia ma znowu full, a nie pa. O, okej, udało się, elegancko. Więc pewnie za chwilę zniszczę i tą drugą właśnie, więc zobaczmy, czy tak się stanie. Dawaj, do końca, elegancko. Dobra, mamy kolejną tak jakby falę, więc tutaj oczywiście trzeba wziąć, tak sądzę, że, właśnie, nie dlaczego, znaczy dwie klank, co ja, że ktoś... Właśnie. Sprawdźcie wyliczenia. Nie wiecie, do czego dążycie. Oczywiście chciałem wyjąć Rocketa. Więc tak. Jedna rzecz zdobiona, więc jeszcze tylko ta z drugiej strony. I zobaczymy, co będzie. Da, działo się za chwilę. Tam monetki mi zniknęły. Takie mi smutno się zdobiło, tak patrząc, jak one znikały. No ale już trudno. I tu chyba standard, tak? Nie wiem, ale zobaczymy. Może albo... Może to jest dźwięk. Spróbuję to i to może w takim razie. Nie, to nie jest dźwięk. Albo jest, ale nieważne. Spróbujmy może po prostu Star-Lordem. A może postrzelać? Chwila, wiecie co? O, dobra, o to chodziło. To łatwo. Bezmyślne imbecyle. A, wylicz sobie to! Inicjacja blokady awaryjnej. Zamykanie sektora. To była przesada. Ale taka dobra! Prawda, wasza wysokość? Powoli. Trochę minie, zanim to całkiem przejdzie. Dzięki, Peter. No dobra, Black Bolcie, zechcecie nas wesprzeć? Dołożymy starań, by wesprzeć was w pokonaniu Kanga. Priorytet ma jednak nasze królestwo. Bywajcie więc, strażnicy. Jam jest Grunt. I co z tego, że milczek? Ty też wyjątkowo elokwentny nie jesteś. No i w takim razie elegancko misja ukończona, więc bardzo fajnie, dosyć przyjemna, najwyższa impertynencja. A więc świetnie, misja nazywała się Halo, nie rób z tego Halo. No.
To, co przeczytałem pierwsze, byłoby lepsze moim zdaniem nazwą, ale już mniejsze o to. Mniejsze właśnie o to. No jest jeden złoty grozek, no niestety na tym się skończy. Około 50 monet. No i zobaczę ogólnie, jak tam stoimy z czasem, jeśli chodzi o ten odcinek, 20 minut. Mówię, co? Jeżeli nie będą dużo mówić, no to coś szybko sprawdzimy. A jeżeli będą, no to mniejsze. Okej, stanowi nie mamy niestety, ale nowe postacie może jakieś będą, zaraz zobaczymy. I nie ma nikogo. O ludzi, jaka bieda. Okej, no to dobra, w takim razie lecimy dalej po prostu. Nareszcie znalazłem godnych Kanga przeciwników. Mój ataku odwetowy. Och, Kangu. Kangu nad Kangi. Oby nadal było możliwe pokojowe porozumienie. Jam jest Kang zdobywca! Moją rolą jest zdobywać! I to właśnie zamierzam. Kosmo ma gotów manifest dla Avengers Galactyki. Wybacz, Kosmo. Sygnał się rwie. To dziwne. Ciekawa lektura. Najwyraźniej mają tam ogromny potencjał EM. EM? Elektromagnetyczny. Odpalasz impuls i cytadela odsłonięta. A Kosmo wreszcie spotka Krasowice! Przeprowadziliśmy analizę odłamków Nexusa. Możemy je bez problemu połączyć, ale Nowhere stworzy potężne widmo energetyczne, co zniszczy posiadłość. Wyjście jest proste. Zbudujemy urządzenie, które przeniesie całą tę moc bardzo wysoko do nieba. A potem wkroczy Strange, stworzy portal i sprowadzi tu Nowhere. Chyba wypada się przygotować. Co mogłoby pójść nie tak? Hej, Hank. To możemy ruszać z naszym nowym projektem? Tak, przeniosłem już sprzęt na dach. No, z małą pomocą Halka. Teraz tylko złożyć to wszystko w całość. Tylko tam uważajcie. Jeszcze nam brakuje, żeby ktoś spadł z dachu i znowu wylądował w gipsie. Okej, widzicie, teraz mamy Iron Mana i Giantmana. W takim razie świetnie, a ogólnie bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, więc na szybkości sobie to właśnie to, co chciałem zrobić wcześniej sprawdzę. Musimy wyjść, ogólnie naszym celem zadania jest wyjście stąd. Tylko pytanie moje jest jakieś takie inne troszeczkę, mianowicie gdzie kupuje się dodatki? Czy nie przypadkiem tutaj, skąd właśnie wyszedłem? Tak sobie szybko zobaczę może na szybkości. Właśnie w miejscu tym właśnie, no tu po prostu. Okej, zobaczmy w takim razie, co my tutaj mamy. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam tak do końca, więc zobaczmy. Tutaj mamy po prostu mapę świata, tak? I pewnie jakaś teleportacja albo coś takiego może zadziałać, ale nie tego szukamy. Więc patrzymy w takim razie dalej na szybkości. To jest znowu coś podobnego. Chwila. Przełącz to jest... Nie to. Aha. Tutaj dodatkowe. Nie wiem, to też nie to, to też nie jest to, czego szukam niestety, więc no cóż, szukam dalej. Czy mamy tu jeszcze co? Ej, jeszcze? Ty tam z twarzą, chodź tu. Coś do zdobycia. Tutaj jakiś Grand Master tam coś do nas mówi. Tego tu nie byłem, co więc można szybkości zobaczyć. Witamy w Bitwatorium. To nazwa kodowa. Więc w takim razie spoko, jakaś tam pewnie. Jakieś dodatkowe rzeczy po prostu tutaj są. Arena już czeka! Niech przybywają! Aha, dobra. Nie chciałem tutaj, szczerze mówiąc, wchodzić. Wiecie co? Ja się z wami już tutaj pożegnam. Albo dobra, nie, jak już tutaj wszedłem, no to pewnie jesteście ciekawi, co tutaj jest, więc nie będę was trzymał niepewności, więc sobie zobaczymy na szybkości. Jeżeli ktoś jeszcze tutaj ogląda. Witam w moim świecie gry. Szukamy wyzwania. Okej, coś w tym deseń. Oczywiście tego nie będę tutaj sobie, bo jednak po prostu, no nie chcę. No. To może być wielce interesujący pokaz. Więc patrzcie, mam tutaj jakieś dodatkowe rzeczy. Konfrontacja kolorów, bitwa o kamienie nieskończoności, to tyle. Rodzaj gry, jeszcze jest jakaś tam arena do wyboru. Wakanda, Attilon, Mroczny Wymiar, Sakaar. Okej, tyle. Więc dobra, tak to wygląda. A więc jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, tego nie będę grał oczywiście, po prostu zagramy sobie kiedyś na pewno. Ja się trzymajcie, cześć! Bok.